Dzień dobry. Zanim przejdziemy do samego tematu, czyli wojny poza Europą, informuję, że jest to temat dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Jeżeli jesteś licealistą z klasy czwartej i poszukujesz tego tematu dla siebie, znajdziesz go, ale w moich playlistach. W playlistach dla klasy czwartej Elo. Tam ciebie odsyłam. A was, ósmoklasiści, zostawiam tutaj. Oglądamy. Temat nie będzie jakiś mega długi, więc zrobimy sobie to w takim mocno, w takim telegraficznym, można powiedzieć, że skrótem. Przejdziemy przez Afrykę, później troszkę Atlantyku i na koniec Pacyfik. Czyli Ocean Spokojny. E Zacznijmy od Afryki, oczywiście, Afryki Północnej, bo tam wojna zabita w 1940 roku i Włosi tak naprawdę myśleli, że będą wielkimi kozakami. Mussolini chciał sobie odtworzyć Imperium Rzymskie, chciał sobie zrobić z Morza Śródziemnego wewnętrzny basen, tak, ale znamy z Włochów z poprzednich lekcji i oni sobie z tym w ogóle nie radzą. Ale mimo wszystko podjęli próbę, zaatakowali brytyjskie wojska między innymi w Egipcie, ale brytyjczycy te wojska w Egipcie, które zaatakowały te wojska włoskie oczywiście rozbiły. Dlatego też kiedy Włosi sobie nie radzą, z pomocą przychodzi tak wujek Hitler i przyszedł z tą pomocą, ale nie byle jaką. Wysłał tam Afrika Korps, czyli niemiecki korpus afrykański, który dowodzony był przez Erwina Romla, który zwany był Lisem pustyni, tak można byłoby sobie to gdzieś tam w głowie ułożyć. Zresztą tu mamy takie dosyć charakterystyczne grafikę, gdzie widzimy skąd się ten przydomek niby wziął. Ale jak się okazuje, Niemcy zrobili to dobrze, ponieważ te ziemie, które Włosi stracili, Niemcy tak naprawdę odzyskali. Tam dochodzi do kilku dosyć istotnych potyczek, a między innymi walk o Tobruk. I tutaj między innymi znowu walczyła. Polska jednostka, o której będziemy mówili sobie przy okazji następnego e, rozdziału. W każdym razie port Tobruku nie został zdobyty przez e, Niemców. Brytyjczycy się w jakiś sposób wybronili, i po tej bitwie e, przechodzą Brytyjczycy do kontrofensywy. Właściwie to alianci, można by powiedzieć. Dochodzi do bitwy pod El Alamein w 1942 roku. Brytyjskimi e, oddziałami dowodził brytyjski generał Bernard Montgomery, który pokonał Erwina Romla. Alianci odzyskali e, Libię. Jeżeli chodzi o kolejne miesiące, tutaj alianci. Przechodzą do kontrofensywy i zorganizowano operację Torch. To był desant sił amerykańskich, które były dowodzone przez tamtejszego generała Dwighta Eisenhowera, który będzie później prezydentem Stanów Zjednoczonych. To oznaczało odzyskanie kontroli nad Algierią, nad Marokiem, a same walki w Afryce trwały do maja 1943 roku, kiedy Hitler wycofuje swoje wojska z Afryki i między innymi Romla wycofuje, ponieważ ten człowiek był dla Hitlera bardzo istotnym generałem, a rozpoczęła się właśnie obrona tak naprawdę tego, co zdobyli, a później już obrona właściwie to Niemiec przed kontratakiem aliantów ze wschodu i z zachodu. Idziemy na Atlantyk, czyli na ocean, w którym walki rozpoczęły się właściwie już od września 1939 roku, kiedy to Niemcy swoim ubotem zatopili SS Athenie, czyli brytyjski statek pasażerski. Brytyjczycy wiedzieli, że no, to będzie się powtarzać, dlatego też postanowili stosować taktykę konwojów, czyli ochronę dostaw poprzez ochręty wojenne brytyjskie, Royal Navy. Niemcy tutaj... Nie pozostawali bierni i używali metody wilczych stad. Atakowali konwoje całą grupą, tak naprawdę, ubotów. No, to było już znane w trakcie pierwszej wojny, ale tutaj było to dosyć mocno udoskonalone i Brytyjczycy sobie przestali z tym tak naprawdę radzić, ponieważ w 1942 roku ponad 1600 maszyn brytyjskich zostało przez Niemców zatopione. Idziemy na Pacyfik. I tutaj, zanim do niego dojdziemy, informacja dosyć istotna. 27 września 1940 roku Japończycy wspólnie z Niemcami i Włochami zawarli tak zwany Pakt Trzech, czyli podzielono świat na strefy wpływów. No, Japonia wzięła sobie Azję i Pacyfik i tutaj rozbudowali flotę i przystąpili do konkretnych działań. Przejdźmy sobie teraz do e, tych działań, czyli do 7 grudnia 1941 roku. Tutaj mamy atak na Pearl Harbor. Sam plan ataku był wymyślony, sam atak przeprowadzony przez tego samego gościa, czyli Isoroku Yamamoto. To był admirał japoński. Oczywiście atak był bez żadnego powiedzenia wojny, więc zaskoczenie Amerykanów było duże, a jeszcze większe były ich straty. Jak się okazuje, e, dzień później, czyli 8 grudnia, Franklin Delano Roosevelt poprosił kongres o ogłoszenie wojny z Japonią, a kongres ogłosił wojnę, ale to ze wszystkimi państwami e, osi. Japonia, zdając takie straty. Nie próżnowała, zajęła sobie kolejno wyspy, kolejne punkty, jak Hongkong, Malaje, Singapur, Filipiny. Dotarli pod Australię, która miała być jakby kolejnym celem samego ataku. Ale Stany Zjednoczone już się lekko odbudowały i przechodząc do kontrofensywy, postanowiły, że będą tutaj walczyć. Dochodzi do nierozstrzygniętej w 1942 roku, w maju, nierozstrzygniętej bitwy na Morzu Koralowym. Straty jednych i drugich były ogromne. I doprowadziły do tego, że Japończycy przestali myśleć o ataku na samą Australię. W czerwcu 1942 roku dochodzi do bitwy o Midway, i tu jest też film, który można sobie obejrzeć. Zobaczyć, polecam. Flota Stanów Zjednoczonych pokonała tutaj bezapelacyjnie, można powiedzieć, że Japończyków. I Japończycy przechodzą już do nieco innych działań, bardziej defensywnych. Później w 42. w sierpniu do lutego 1943 roku trwały walki o wyspę Guadalcanal na archipelagu Wysp Salomona. Alianci odnieśli sukces. I, I mówiłem, że będzie krótki temat, więc na tym sobie możemy zakończyć. Oczywiście na Pacyfiku są też dalsze działania wojenne, które będą trwały aż do zakończenia wojny we wrześniu 1945 roku, ale o tym będziemy sobie mówili już na lekcjach następnych przy okazji kolejnych tematów. Także na dzisiaj to jest wszystko. Dziękuję i do widzenia.